Dzień dobry, witam serdecznie. Jaki dzisiaj mamy dzień? Piątek. Co oznacza piątek? Niestety nie będzie ciągu dalszego mojej wypowiedzi. Dzisiaj witam Państwa z samego serca restauracji Kuter, czyli z kuchni, a mianowicie z działu pizzy. Jak większość z Państwa zdążyła zauważyć w naszej restauracji, jakiś czas temu wydarzyło się kilka zmian. Najwięcej zmian dotyczyło właśnie pizzy i dzisiaj chcę Państwu w kilku słowach opowiedzieć, dlaczego takie zmiany, ale przede wszystkim podkreślić, że te zmiany są dla Was, czyli dla naszych gości. Co zmieniło się na dziale pizzy? Na dziale pizzy zmieniło się prawie wszystko. Jak zdążyli Państwo zauważyć? Zmieniło się ciasto, zmieniła się mąka, na podstawie której budowaliśmy ciasto do pizzy. Zmienił się sos, który jest oczywiście jednym z najważniejszych elementów samej pizzy. Do przyrządzenia naszego sosu używamy, uważam, najlepszych pomidorów, które mogą być do tego przeznaczone, pomidorów gatunku San Marzano, które są mocno słodkie same w sobie, czyli nie potrzebują zbyt dużo dodatków, żeby były charakterne w odczuciu. Jeżeli chodzi o produkty, które wykorzystujemy teraz do konstruowania naszych pizz znajdujących się w menu, krótko Państwu o nich opowiem i dlaczego akurat takie produkty. Nasza pizza jest tworzona teraz w kierunku włoskim, więc żeby Państwu przybliżyć trochę smak Włoch, wykorzystujemy również produkty włoskie. Po kolei, prosciutto cotto, z włoskiej nazwy, czyli szynka gotowana, gotowana długo. Jest subtelna, ma małą ilość przerostów tłuszczu, więc jeżeli ktoś nie lubi mocno tłustego jedzenia, proszę kierować się przy wyborze pizzy właśnie pizzą taką, która ma w swoim składzie prosciutto cotto. Tą samą szynką, tylko o innym procesie dojrzewania, jest prosciutto crudo. Uważam, moim zdaniem, uważam, że jest to jedna z najlepszych kawałków mięcha, jakie można w życiu zjeść. Charakteryzuje się fajnym, słonym akcentem i też jest mocno charakterna w odczuciu. W swoim asortymencie dodatków mamy również dwa rodzaje salami. Pierwsze, które mam, mocne, charakterne salami picante spianata. W swoim składzie, dlaczego jest ostre? Ponieważ zawiera ostrą papryczkę peperoncino. Jeżeli ktoś lubi ostry, pikantny akcent, proszę kierować się przy wyborze pizz właśnie pizzą, która w swoim składzie zawiera salami picante. Drugim gatunkiem salami jest łagodniejsza wersja salami Milano. Jak Państwo widzą, dosyć spory przerost tłuszczu, ale subtelny, aksamitny smak. Schował mi się za szyneczką mój ulubiony produkt, mianowicie boczek włoski, pancetta. Jak Państwo widzą, spora ilość tłuszczu, ale proszę się nie bać, bo ten tłuszcz jest naprawdę podczas wytapiania się w odczuciu subtelny. Mój ulubiony. Jeżeli chodzi o nasze produkty z działu mięsnego, to wydaje mi się, że chyba opowiedziałem o wszystkich. Ja tylko podkreślę Państwu raz jeszcze, że zmiany, które wprowadziliśmy, wprowadziliśmy przede wszystkim dla naszych gości, czyli dla Was. Dlaczego? Jeszcze raz powiem, dlaczego produkty włoskie? Ponieważ nasza pizza idzie w kierunku włoskim i chcemy, ażeby Państwo mogli odczuć jak najbardziej wyraźnie ten ton włoski, więc wykorzystujemy właśnie włoskie produkty. Samo ciasto. Powiem Państwu, jak zgłębiłem wiedzę odnośnie produkcji ciasta pod pizzę, no to trochę rozbolała mnie głowa. Jest to naprawdę skomplikowany proces, który uważam, że dopracowaliśmy na bardzo wysokim poziomie. Szczegółów oczywiście Państwu nie będę mówił, bo jest to nasz słodki sekret. Jeżeli chodzi o dodatki niemięsne, czyli sery, które wykorzystujemy, również sery pochodzenia włoskiego. Na myśli mam sery dojrzewające, błękitny, pleśniowy. Jeżeli chodzi o dodatki niemięsne, nieserowe, no to wykorzystujemy też oliwki w całości, czyli troszeczkę można by powiedzieć nawet kontrowersyjnie. Poza tym, że głównym sosem do budowania pizzy jest nasz sos pomidorowy, używamy również innych sosów, mianowicie sos na bazie pasty z czarnych trufli.
również włoskiego pochodzenia. Bardzo intensywny, dotkliwy, twardy zapach, ale produkt naprawdę świetnej jakości. Trzecim sosem jest sos biały, który jest robiony na bazie kwaśnej włoskiej śmietany. Jeżeli ktoś jest fanem śmietankowych, kwaśnych rzeczy, zapraszam do wybrania pozycji, która w swoim składzie ma właśnie kwaśną śmietanę. Jeżeli chodzi o dodatki niemięsne, nieserowe, czy też nie sosy, w swoim asortymencie mamy podstawowe rzeczy, które również pochodzą z Włoch. Mianowicie oliwki zielone, suszone pomidory. Jeżeli chodzi o produkty niemięsne, mianowicie sery, używamy również jako podstawowego sera włoską mozzarellę we wiórkach, czyli nie surową, tylko już dojrzewającą. Jeżeli chodzi o sery mocniej odczuwalne w smaku, dojrzewające, błękitne, również pochodzenia włoskiego. Jako drobne dodatki, jak Państwo zdążyli zauważyć, oliwki serwowane w całości, czyli troszeczkę kontrowersyjnie, ale mam nadzieję, że w pozytywny sposób jest to przyjmowane przez naszych gości. W zasadzie to chyba w skrócie Państwu opowiedziałem na temat naszej pizzy, która jest robiona w stylu włoskim. Jest robiona na bazie włoskich produktów, które są naprawdę wysokiej jakości. Bardzo Państwa proszę, jako szef kuchni, o to, żeby Państwo dali szansę, a może nawet nie dali szansę, żeby się otworzyli na nasze, chyba jak powiem, dzieła, nie będzie to zbyt mocne określenie, na naszą pracę, na nasze nowości, bo przecież robimy to wszystko dla Państwa, żeby to Państwo, czyli nasi goście, byli jak najbardziej szczęśliwi i mieli takie szerokie uśmiechy. Co mogę jeszcze powiedzieć? Jeżeli mają Państwo jakieś sugestie, jakieś ale, chcieliby Państwo, bo zdaję sobie sprawę z tego, że większość z Państwa przyzwyczaiła się do pizzy poprzedniej wydania restauracji Kuter, czyli Meksykany rzeźnickiej, która była napakowana po brzegi wędlinami polskiego pochodzenia. Na różne sugestie czekamy, na różne uszczypliwości, a może nie uszczypliwości, na komentarze czekamy. Przypominam, jesteśmy dla Państwa, to właśnie dla Państwa budujemy to wszystko, czyli staramy się jak najmocniej potrafimy. Ja zabieram moje włoskie produkty i zabieram się przede wszystkim za jedzenie pizzy. Tak? Moim takim ulubioną pozycją pizzy, mianowicie Jerzyk przygotował mi dwie, jest prosciutto crudo i salami picante. To są moje dwa najlepsze typy, najlepsze wybory. Proszę dzielić się z nami swoimi odczuciami, tak jak wspomniałem, sugestiami, czy coś jest nie tak, czy chcieliby Państwo. Jesteśmy otwarci na różne sugestie. Serdecznie Państwa pozdrawiam, ja zabieram się za jedzenie. Pa!